Dzień dobry. Klasa druga, ćwiczenie dziewiąte. I w tym ćwiczeniu mamy dwa czasy, jedynkę i ósemkę. I celem tego ćwiczenia jest poczucie różnicy między tymi dwoma czasami. Dlaczego to jest ważne? W języku polskim mamy czas przeszły dokonany, zrobiłem. Tak? I tak jak na stronie 23 w teorii, jak jest odmiana polskiego czasownika robić w dopasowaniu, to już to tam widać, że ja zrobiłem jest zarówno w jedynce, jak i w ósemce. Tak? Czyli mamy jeden polski czas teraźniejszy, który rozkłada się na dwa czasy angielskie. Okay? I to sprawia dość dużą trudność w nauce angielskiego, żeby to rozróżnić, kiedy użyć ósemki, a kiedy użyć jedynki. Okay? Więc tutaj jakby taką pierwszą pomocą są określenia czasowe. Określenia czasowe. Gdzie są inne w jedynce i są inne w ósemce. Tak? Czyli w jedynce mamy określenia czasowe zamknięte z zamkniętą przeszłością. Yesterday już się skończyło jakiś czas temu. 5 minut temu też się skończyło. 5 lat temu też już się skończyło. W zeszłym tygodniu też już się skończyło. Natomiast określenia czasowe z ósemki trwają do momentu teraz. Tak? Mamy yet, yet, already, tak jak w poprzednim ćwiczeniu ósmym. Czy już, jeszcze nie, już tak. Przeszłość do momentu teraz, so far, jak dotąd, do momentu teraz, kiedykolwiek, ever, jest to przeszłość, która kiedykolwiek w przeszłości, czyli do momentu teraz. Okay? Więc w jedynce mówimy o przeszłości, o przeszłych faktach, używamy jej do opowiadania o przeszłości i istotne jest kiedy. Kiedy w przeszłości. Tak? I tutaj mamy określenia czasowe w proste yesterday, yesterday, 2 days ago. Czyli podkreślamy, kiedy to się zdarzyło w przeszłości. Okay? To jest w jedynce. Natomiast w ósemce tutaj mamy w tym ćwiczeniu ever. Kiedykolwiek dotąd. Kiedykolwiek w przeszłości, jest to przeszłość trwająca do momentu teraz. Never, i tak jak tam w... Oczywiście tłumaczenie never na język polski to jest nigdy, ale w czasie 8, kiedy używamy never, trzeba go rozumieć jako nigdy dotąd. Jeżeli w dwójce użyję never, to jest nigdy w ogóle. Dwójka jest regularna, natomiast w ósemce tutaj jest nigdy, nigdy dotąd, nigdy do tej pory. Dlatego tutaj w tych stosach jest również so far użyte, jak dotąd. Dla podkreślenia tego. Tak? Czyli mamy ever, never i so far. So far, jak dotąd. To jest dla podkreślenia, że czas 8 trwa do momentu teraz, co widać też na tym rysunku na stronie 25 z określeniami czasowymi. Pod ósemce mamy niebieski trójkącik dochodzący do pionowej żółtej kreski. Tak? Więc te przeszłe fakty na niebiesko dochodzą do, kumulują się w teraz, ta żółta kreska, moment teraz. Więc jest to połączenie przeszłości z momentem teraz. Okay. I tutaj ważna rzecz. Never. W przeczeniu w stosie mamy I have never. Czyli nie ma haven't, have not. Jest I have never. Okay. Jest to związane z tym, że przeczenia w języku angielskim stosuje się tak, jak w logice matematycznej. Czyli minus z minusem daje plus.
Po polsku możemy 2, 3, 4 przeczenia użyć, czy słówka, które zasadniczo są przeczące i cały czas w wyniku będzie przeczenie. Po angielsku nie. Okay? Po angielsku nie. Po angielsku mamy tą logikę matematyczną, czyli jeżeli chcę faktycznie zaprzeczyć, to używam tylko jednego przeczenia. Okay? Czyli jak mam I have never done, czyli nigdy dotąd nie zrobiłem. I po polsku masz nigdy nie zrobiłem. A po angielsku I have never done, nigdy dotąd zrobiłem. Nigdy dotąd zrobiłem. Okay? Więc to jest ważne, żeby to tutaj zauważyć i w trakcie powtarzania stosów w nagraniu być tego świadomym, że tam jest I have never. I dlaczego to I have never jest, tak? Że to mamy to pojedyncze przeczenie i jedno słówko przeczące, aby uzyskać przeczenie. Tak? Jest nawet taki żart po angielsku, on czasami w formie rysunkowej krąży na Facebooku, że w sądzie ława przysięgłych słucha oskarżonego i oskarżony mówi I haven't done nothing. Tak? Czyli używa podwójnego przeczenia. I haven't, have not, pierwsze przeczenie. Nothing, drugie słówko przeczące. No i szmer z ławy przysięgłych, przyznał się do winy. No bo skoro użył dwóch słówek przeczących, no to w wyniku jest potwierdzenie, że I haven't done nothing oznacza, że I have done something, czyli jednak coś zrobiłem, tak? Więc oczywiście w takim, można powiedzieć, pubowym angielskim, czy lokalnym, slangowym i tak dalej, czy szczególnie osoby, które niekoniecznie posługują się dobrze gramatyką angielską, to można się spotkać z tym, że używają właśnie takich podwójnych przeczeń. Natomiast tam, gdzie gramatyka jest w jakiś sposób chociaż trochę istotna, no to trzeba na to zwracać uwagę. Oczywiście to nie jest tylko w ósemce, to jest we wszystkich czasach i we wszystkich innych zdaniach, formach, to jest ogólna zasada. Tak? Ona tylko tutaj się pojawia przy okazji tego I have never, ponieważ jest to dość popularne jakby stwierdzenie, dość popularny schemat zdaniowy. Have you ever? I have never. Jest to dość popularne. Okay. Mamy też several times. Several times. Kilka razy. Several times. Kilka razy. Kilka razy można powiedzieć na różne sposoby i w ćwiczeniu 18 w klasie trzeciej mamy drugi sposób. Będzie a few times, kilka razy. Jest też popularne a couple times, przy czym to wskazuje głównie na dwa razy. A couple jako para, a couple times jako dwa razy. W drugim znaczeniu może być też jako kilka razy. Okay. W samym nagraniu powtarzasz osobno stosy dla czasu pierwszego i osobno dla czasu ósmego. Tak? Czyli najpierw dla jedynki stos, potem dla ósemki stos. Okay. Całe nagranie jakieś tam pół godziny. Na początku jest wzorzec. Później z pozostałymi wyrażeniami, które są tutaj rozpisane w podręczniku, tak, na stronie 38 do ćwiczenia 9. Jak już przerobisz to nagranie przynajmniej dwa razy, dwa, trzy razy, to znowuż otwórz podręcznik na stronie 20-21, tam gdzie masz słownictwo do klasy drugiej i spróbuj ułożyć te stosy na podstawie tego wzorca z innymi wyrażeniami, z innymi osobami. She, he, they. Tak, tutaj w tym ćwiczeniu są też przykłady dla it, co jest dość rzadkie. Raczej mamy you i I i she, he przy it. It jest rzadsze. Okay. No i oczywiście nagrywaj.
nagrywaj to, co mówisz, aby potem odsłuchać i sprawdzić. Okay? Więc zaczynasz od wzorca dla Yuna I, dla she, dla he, dla we, dla they. Wzorca w jedynce i w ósemce jednocześnie, tak? Żeby did you do it yesterday? I didn't do it yesterday. I did it 2 days ago. Have you ever done it? I have never done it. I have done it several times so far. I potem przez she. Did she do it yesterday? She didn't do it yesterday. She did it 2 days ago. Has she ever done it? She has never done it. She has done it several times so far. Potem przez he, przez we, przez they i potem z różnymi osobami, z różnymi wyrażeniami. Ok. I ćwicząc, staraj się pamiętać o tym rozróżnieniu. Czy myślisz o przeszłości? Mówisz o przeszłości i myślisz o przeszłości w jedynce? Czy mówisz o przeszłości, ale myślisz o jej obecnych efektach w ósemce? Kiedykolwiek, nigdy dotąd, jak dotąd. Dziękuję.